Czy kojarzysz taki film Matrix? Moim zdaniem to metafora wyjątkowo szczelnej bańki informacyjnej, tworzonej prawdopodobnie po to, by pewne grupy interesów czerpały z tego określone korzyści. Ściana bańki jest przezroczysta, a więc nie zdajemy sobie sprawy z jej istnienia. Może trwamy w niej mimowolnie? Może zdaje się nam, że jesteśmy w niej na własne życzenie? Może nie trafia do nas to, co pozwalałoby nam na rozwój, na wzrastanie przekraczające ramy bańki? A czy kojarzysz film Niekończąca się opowieść? Kraina o nazwie Fantazja była tam pochłaniana przez nicość. No, można powiedzieć, że to również jest metafora. Metafora prawdy niejako pożeranej przez kłamstwo, przez złudzenia, przez iluzoryczny obraz rzeczywistości. Czy możesz dowiedzieć się tego, co pozwoliłoby ci opuścić bańkę? Czy miewasz poczucie, że ukrywa się przed tobą to, co naprawdę ważne? W literaturze coraz częściej napotyka się termin bańka filtrująca. Bańka filtrująca używa się tego określenia po to, aby wyrazić, że do człowieka dopuszczane są tylko określone treści, te, które przechodzą przez filtr. Czy te dywagacje to jest czysta paranoja, a może komuś zależy, aby uznawać tego typu rozważania za paranoiczne? Przyjrzymy się tej kwestii, posiłkując się wiedzą psychologiczną i pokrewną. Mówi się, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym towarem jest informacja, traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równie wartościowe lub nawet cenniejsze od dóbr materialnych. Skoro informacja jest tak cenna, zrozumiałym jest także, że różne podmioty konkurują ze sobą w kontekście pozyskiwania informacji oraz jej dystrybucji, aby uzyskać jak największe korzyści. To zaś, co cenne, może być użyte do szlachetnych celów jak najbardziej, ale może być też wykorzystane do celów nikczemnych. Ciężko jest nie zauważyć, że ściany bańki są z wielkim mozołem uszczelniane. Przez cenzurę, przez tak zwaną poprawność polityczną, czyli w praktyce częstokroć po prostu osobliwą nową mowę. Oraz z zastosowaniem innych metod, które tutaj omówimy. Niestety nie zawsze informacje przekazywane są rzetelnie i nie zawsze opisują stan faktyczny. Czasami są to po prostu dane nieprawdziwe, myląco niekompletne, czy wręcz z premedytacją sfabrykowane. Ewentualnie forma przekazu pozostawia wiele do życzenia i przybiera postać wprowadzającą w błąd. Przykładem najbardziej chyba jaskrawym może być tak zwany fake news, czyli nieprawdziwa lub częściowo nieprawdziwa wiadomość, często o charakterze sensacyjnym, publikowana w mediach z intencją wprowadzenia odbiorców w błąd w celu osiągnięcia korzyści finansowych, politycznych lub prestiżowych. Czasami fake news służy też ukrywaniu czegoś albo odwracaniu uwagi od tego, co istotne, ale do tych akurat refleksji to jeszcze wrócimy za kilka chwil. Podmioty operujące informacją mogą czerpać z tego różne, bardzo rozmaite korzyści. Czasami są to po prostu pieniądze. Natomiast rzetelne dostarczanie cenionych informacji może korzystnie wpływać na ocenę tego, kto to robi, no i podnosić w ten sposób status tego człowieka czy tego podmiotu w oczach innych ludzi. Natomiast prezentowanie informacji, które kogoś dyskredytują, może ułatwiać podmiotowi dyskredytującemu odwrócenie uwagi od własnych mrocznych sekretów lub umożliwić pozyskanie sprzymierzeńców, oczywiście wśród grona wrogów innego podmiotu bądź jakiejś idei. O, i to jest bardzo istotne, że właściwie trwa swoista wojna światopoglądowa, bardzo gwałtowne przemiany społeczne, no i zarazem wojna ideologiczna. Takie bądź inne operowanie informacją może być użytecznym narzędziem i mieć pożyteczne zastosowania, ale może też być rodzajem broni
instrumentem szantażu, elementem jakiegoś aparatu opresji, z którym w zasadzie wbrew pozorom możemy mieć do czynienia nie tylko w krajach, gdzie panuje dyktatura. Może być też rodzajem dywersji, jak już mówiłem, odwracania uwagi, a nawet składnikiem zakrojonych na szeroką skalę działań wymierzonych w godność i dobro innych ludzi. Tutaj też jest istotne to, że poprzez operowanie informacją należy rozumieć nie tylko ich pozyskiwanie i przekazywanie, ale też świadome niepozyskiwanie bądź przemilczanie dla jakiegoś podmiotu faktów bardzo, bardzo niewygodnych. Łatwo domyślić się, że operowanie informacją może przyjąć formę manipulacji. I ta manipulacja właśnie to jest jeden z takich chyba najbardziej istotnych elementów czy też czynników, które podtrzymują istnienie bańki informacyjnej. W takim bądź innym kontekście, większej bądź mniejszej bańki informacyjnej. Encyklopedia PWN definiuje manipulację jako wykorzystywanie jakichś okoliczności, naginanie lub przeinaczanie faktów w celu udowodnienia swoich racji lub wpływania na cudze poglądy i zachowania, co ma prowadzić do działania sprzecznego z dobrze pojmowanym interesem ofiar. Zenon Hanas wskazuje, że termin manipulacja oznacza, mówiąc najogólniej, wywieranie wpływu na człowieka, posługiwanie się nim wbrew jego woli. Bogdan Biela zauważa, że działania manipulatorskie zniekształcające obraz rzeczywistości charakteryzują się dwiema głównymi właściwościami. Są planowane i skryte. Według Adama Lepy manipulacja to celowe i skryte działanie, przez które narzuca się jednostce lub grupie fałszywy obraz pewnej rzeczywistości. Bronisław Siemieniecki zauważa, że manipulacja często utożsamiana jest z tak pejoratywnymi określeniami jak intryga, matactwo, oszustwo, krętactwo czy też socjotechnika. Z pojęciem manipulacji możemy też kojarzyć inne terminy, takie jak propaganda, czyli celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości ludzkiej lub jednostki, a także indoktrynacja, świadomy i systematyczny proces, którego celem jest wpojenie człowiekowi określonych ideologii i doktryn, zwłaszcza politycznych lub społecznych, korzystający z propagandy stosowanej przez środki masowego przekazu, ale też system oświaty szkolnej i pozaszkolnej czasami. Istotną cechą indoktrynacji jest świadome pozbawianie odbiorców wiedzy o kierunkach przeciwnych do promowanych. Czyli widzicie, tutaj ta bańka filtrująca jak najbardziej działa, ponieważ dopuszczane są tylko określone informacje, pozostałe natomiast, no niestety, przez ściany bańki nie są w stanie przeniknąć. Nasuwa się pytanie, kto jest szczególnie podatny na manipulacje? Jednym z czynników zwiększających podatność jest niskie poczucie własnej wartości i wynikająca z tego mała pewność siebie. Istnieje szereg badań wskazujących, że kobiety mają niższą samoocenę niż mężczyźni, co czyni je oczywiście bardziej podatnymi na manipulacje. Ponieważ to kobiety podejmują większość decyzji zakupowych, czyni je to też wyjątkowo, często narażone na manipulacje skłaniające do nabywania dóbr i usług. To kobiety w szczególności są na celowniku działań manipulatorskich, ponieważ z jednej strony są na to, jak już wspomniałem, podatne, a z drugiej strony może to być najbardziej w interesie tych, którzy bańkę tworzą. Innym czynnikiem są uprzedzenia. Jeśli jakaś osoba należy do grupy, w której antagonizuje się inną grupę, będzie ona bardziej podatna na manipulacje związane z tym przeciwnym ugrupowaniem. Jeśli na przykład kobietom wmawia się, że są uciskane, a mężczyzna to ucieleśnienie opresyjnego patriarchatu, to te panie, które uprzedzają się do płci przeciwnej, mogą być bardziej skłonne ulegać manipulacjom liderów wśród sympatyków takiej narracji.
Innym przykładem mogą być zwolennicy różnych partii politycznych, którzy uprzedzając się do określonych grup, stają się podatniejsi na manipulacje dotyczące tych ostatnich. Istnieją też inne czynniki podatności na manipulacje, takie jak naiwność, impulsywność, niedojrzałość czy samotność oraz zmęczenie. Przyjrzyjmy się przykładom operowania informacją w sposób manipulatorski. Fragmentacja to technika, która ogranicza odbiorcy możliwość odczytania pełnej rzeczywistości, bo polega na ukazaniu tylko jej wybranych elementów. Dobór perspektywy ukazywania rzeczywistości może stanowić manipulację, ponieważ pozbawia człowieka szansy na obiektywną ocenę tego, co miało miejsce. Kolejna technika polega na bombardowaniu informacją, co bazuje na natychmiastowości dostarczania treści. Jeśli dużo się przekazuje, niejako zalewając odbiorców kolejnymi falami informacji, ludziom może umknąć to, co naprawdę istotne. Jest to rodzaj odwracania uwagi od niewygodnych faktów. Często to generowanie szumu informacyjnego w celu ukrycia tego, co rzeczywiście ważne, a dla manipulanta niekorzystne, niewygodne. Metoda ta stosowana jest na wielką skalę, ale też przez jednostki. Kłamcy nierzadko bardzo dużo mówią, przedstawiając mnóstwo informacji, byle tylko ofiara pogubiła się i nie odnotowała tego, co szczególnie godne uwagi, albo po prostu nie zdążyła się do tego odnieść, skoro już pojawiło się wiele nowych wątków. To odchodzenie od sedna jest obchodzeniem prawdy po to, aby być tam, gdzie znajduje się kłamstwo. Pomijanie bądź ukrywanie meritum. Temu właśnie służy ta technika. Wyjątkowo perfidną metodą manipulacji jest też kłamstwo. Nie tylko wprowadza w błąd, ale miewa także bardziej przebiegłe zastosowania. Zilustrujmy to przykładem. Jeśli podmiot X chce uzyskać dostęp do niejawnych informacji posiadanych przez podmiot Y, X może publicznie kłamać, by sprowokować reakcję Y, który, aby zanegować kłamstwo, musi przedstawić dotychczas niejawne dane. Innym przykładem kłamstwa jest działanie zmierzające do zdyskredytowania jakiegoś podmiotu, aby pozbawić go możliwości komunikowania niewygodnych dla kogoś twierdzeń, zmniejszyć jego zasięgi, aby po prostu nie docierał do szerszej publiczności. Kolejna technika to ingracjacja. Polega na przymilaniu się do odbiorcy, zyskiwaniu jego sympatii bądź wręcz bombardowaniu miłością lub obiecywaniu gruszek na wierzbie. Zwykle towarzyszy temu kreowanie atrakcyjnego, na przykład sympatycznego czy zabawnego wizerunku, czyli dostarczanie pewnej rozrywki. Kiedy już ofiara jest w ten sposób urobiona, czasami wręcz manipulatorowi jest z ręki. Niektórzy ludzie kreują się na anioły, niektóre podmioty przedstawiają się w wyjątkowo przyjemny sposób po to, by potem już w ukryty sposób realizować swoje cele manipulatorskie. Inną techniką manipulacji jest stosowanie metody polegającej na ukazywaniu podmiotu wyłącznie w negatywny sposób, z całkowitym pominięciem jego cech pozytywnych. To jest taka metoda związana z tradycyjną fotografią, gdzie można było patrzeć na negatyw, no właśnie, i widzieć, prawda, tylko jedną stronę tego wszystkiego. Przekaz jest rażąco tendencyjny, ale robi się to z taką zaciekłością i w sposób tak intensywny, że odbiorcy trudno oprzeć się przed oceną, że dany podmiot faktycznie jest samym złem. Ta technika stosowana jest zwłaszcza po to, aby wręcz zdemonizować określone źródło informacji, przedstawić je jako skażoną studnię, by nikt nie czerpał z niej wiedzy. Dzięki temu manipulant zyskuje większe zasięgi, a ofiara zasięgi ma ograniczone. Kolejna metoda to wykorzystanie faktu, że ludzie są bardziej podatni na uwzględnienie informacji, które przedstawia im ktoś spostrzegany jako autorytet. Trik polega na tym, że manipulant zgłasza się z pytaniem do wielu autorytetów, a potem prezentuje stanowiska tylko tych, którzy mówią to, co dla manipulanta korzystne. Pozostałe opinie czy stanowiska autorytetów po prostu są pomijane, jakby ich wcale nie było. Inny patent polega na tym, że do debaty
zaprasza się kilku zwolenników jakiejś idei i tylko jednego zwolennika idei przeciwnej. Więc wypada on siłą rzeczy dość blado w starciu z przeważającym liczebnie przeciwnikiem i tym samym jego opinia odbierana jest jako mniej pewna lub krzewiona zaledwie przez jakichś odszczepieńców, przez odmieńców. A jak sądzisz, czy cytat może być manipulacją? Ktoś mógłby zaprzeczyć, wskazując, że nie, no, z jakiej racji? No a w każdym razie nie wtedy, gdy mamy do czynienia z cytatem dosłownym, a nie z cytatem niedosłownym, czyli parafrazą. Cóż, okazuje się jednak, że nawet cytat może być manipulatorski. Jest tak, gdy słowa wyrywane są z kontekstu lub gdy pomija się kluczowy dla tego, co autor miał na myśli, fragment wypowiedzi. I przeanalizujmy to na przykładzie. Cała wypowiedź mogłaby brzmieć tak. Widząc tego typu zjawiska społeczne, ktoś mógłby powiedzieć, że grupa X to nikczemnicy. Jeśli zacytuje się tylko fragment i zostawi słowa grupa X to nikczemnicy po to, by przedstawić te słowa w zupełnie innym kontekście i na potrzeby swojej tezy, robiąc to po to, aby realizować własne cele, możemy mówić o manipulacji. Robiono tak chociażby z wypowiedziami niektórych polityków, aby ich zdyskredytować, oczernić w oczach opinii publicznej. Oczywiście znane są też subtelniejsze przykłady wykorzystania cytatu do celów manipulatorskich. Cytowanie opinii, z których sam autor wycofał się, po miesiącach czy latach, gdy prowadząc dodatkowe badania zrewidował swoje poglądy. Ewentualnie cytowanie na wyrywki, sentencji, z wielu zupełnie różnych kontekstów i przedstawianie ich jako całość, co przypomina składanie puzli z różnych układanek, by przedstawić coś zupełnie innego, niż prezentowały oryginalne komplety puzli. A jak to jest z cytatem niedosłownym, z parafrazą? Cytat niedosłowny jako narzędzie manipulacji sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku prezentowania informacji w formie pisemnej. Parafraza umożliwia oddanie sensu jakiejś wypowiedzi w skróconej formie. Zarówno cytat dosłowny, jak parafrazę bierze się w cudzysłów, zauważmy, więc odbiorca tego typu treści, jeśli nie zostanie odpowiednio pokierowany, ostrzeżony, może nie mieć pewności, czy coś zostało zacytowane słowo w słowo, czy to tylko interpretacja cytującego. Oczywiście da się tej niepewności zapobiec, gdy rzetelnie podaje się źródło lub wyraźnie zaznacza się, że parafrazuje się czyjeś wypowiedzi. No i oczywiście przytacza się też informacje na temat kontekstu, w jakim dana wypowiedź się pojawiła. Z manipulacją możemy mieć do czynienia, gdy źródło pomija się, z premedytacją, ze złej woli, nie podaje się rzetelnie informacji o kontekście, ani nawet nie sygnalizuje się, czy to cytat dosłowny, czy parafraza. Przeanalizujmy to na przykładzie. Cała wypowiedź Iksińskiego. Trudno nie odnieść wrażenia, że decyzja stowarzyszenia była nieprzemyślana, bo jej skądinąd łatwe do przewidzenia konsekwencje miały bardzo negatywne skutki. A jak mogłaby brzmieć manipulatorska parafraza? Iksiński ma członków stowarzyszenia za idiotów. No cóż, po co ktoś miałby używać cytatów do manipulacji, jeżeli ktoś głosi poglądy, które mogą narazić jakąś grupę interesów na stratę pewnych korzyści? Ta grupa interesów może dążyć do jego zdyskredytowania, aby pozbawić go szansy dotarcia do szerszego grona. Jak bronić się przed manipulacją przy pomocy cytatów i nie tylko zresztą? Najprostszą i być może najskuteczniejszą metodą jest pytanie. Pytanie, drążenie danej kwestii, zwłaszcza pytanie o źródło. Kiedy, w jakim kontekście, gdzie, w jakiej publikacji cytowana osoba zakomunikowała określony przekaz. Warto to robić zwłaszcza wtedy, gdy cytat wywołuje skrajne emocje, wydaje się sensacyjny albo cały artykuł czy cała publikacja, w której cytat się pojawia, ma mocno tendencyjny charakter. Taki czarno-biały, nie ma tam odcieni szarości. Jak zmniejszać swoją podatność na manipulacje tak generalnie, warto też spróbować ustalić. Oto kilka skutecznych sposobów na samoobronę przed manipulacją. Przede wszystkim przydatna jest edukacja. Oczywiście te wszystkie czynniki, o których tutaj mówiłem, nie wyczerpują tematu, metod manipulacji jest znacznie więcej.
Ale tak poza tym, bądź sceptyczny i miej swój rozum, myśl samodzielnie. Im bardziej bulwersujący, tendencyjny i jednostronny jest przekaz, tym większą wykazuj ostrożność i z większym sceptycyzmem do tego podejdź, bo najwyraźniej nie jest ukazywana cała prawda. Rzeczywistość jest wielowymiarowa, przecież ma wiele odcieni szarości. To, co ukazywane jest w kategoriach czarno-białych, może nie być całą wiedzą, której potrzebujesz. Uważaj też na to, co wydaje się zbyt piękne, aby było prawdziwe. Pytaj. O pytaniach już wspominałem, ale należy też pytać o fakty. Jeśli ktoś twierdzi, że coś wątpliwego było mu wolno zrobić, zapytaj go o dowody na to. Pamiętaj, że brak odpowiedzi często jest odpowiedzią. Milczenie bywa bardziej wymowne niż jakiekolwiek słowa. Oceniaj po czynach, a nie po samych tylko słowach. Kolejna kwestia. Przyjmij do wiadomości, że manipulacja jest zjawiskiem powszechnym. Nie łudź się, że to jest rzadkie zjawisko, że to jakiś ewenement i że ty nie padniesz ofiarą manipulacji. To byłoby bardzo naiwne. Zapamiętaj też słowa. Kłamstwo obiegnie cały świat, zanim prawda włoży buty. I wykazuj się cierpliwością w dążeniu do prawdy. Nie wydawaj sądów pochopnie, impulsywnie, niedojrzale. Pozwól na to, aby prawda, gdy już wreszcie z mozołem te buty założy, mogła do ciebie dotrzeć, a nie zrobi tego, jeżeli przedwcześnie zatrzaśniesz drzwi. I wreszcie pamiętaj też, kto stoi po stronie prawdy, a kto mataczy, kto stosuje manipulacje, kto kłamie. Ta wiedza może ci się przydać na całe życie, ponieważ można powiedzieć, że kłamstwo jest jak rodzaj jakiejś ciężkiej choroby i ta choroba się cały czas rozwija. Więc jeżeli już widzisz jej objawy, to możesz z dużą dozą pewności prognozować, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej i że będzie nie lepiej, a może nawet dużo gorzej. Dziękuję wam za uwagę, mówił dla was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Proste.